Кащик на Śląsku. Dziesięcioletni bajtel stoi na krojcoku i czeka na banka. Naraz podjeżdża do niego auto. Szofer w szaliku ruchu spuszcza szyba i godo. Wlazuj rań, dam ci cyjner i bombony. Bajtel nie reaguje i idzie kącek dalej. Auto po leku toczy się za nim, zajstowo przy borsztajnie. No wlazuj, dam ci cwangol, bombony i chipsy. Bajtel zaś kręci łebą i przyspieszył kroku. Auto po leku dalej za nim jedzie. Zajstowo. No nie być taki, wlazuj. Moja ostatnia oferta. Fufci, bombony, kola i krzynka chupa chups. Kurde, odwal się tato. Kibicujesz ruchowi, to musisz z tym żyć. I się jedź sum na cicho. Ja pojadę banku na górnik. A jak trzeba będzie, to i na szłapach puda. Ale może też być inaczej. Gdzieś na Śląsku. Dziesięcioletni chłopczyk stoi na skrzyżowaniu i czeka na tramwaj. Nagle podjeżdża do niego samochód. Kierowca w szaliku ruchu odsuwa szybę i mówi: wsiadaj do środka, to dam ci 10 zł i cukierki. Chłopczyk nie reaguje i przechodzi kawałek dalej. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje przy krawędniku. No wsiadaj! Dam ci 20 zł, cukierki i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód nadal powoli jedzie za nim. Znowu się zatrzymuje. No nie bądź taki, wsiadaj. Moja ostatnia oferta. 50 zł, chipsy, cola i pudełko chupa chups. Kurczę, odczep się tato. Kibicujesz ruchowi, to musisz z tym żyć i sam sobie jedź na cichą. Ja pojadę tramwajem na górnik. A jak trzeba będzie, to i piechotą pójdę.